Tragiczne zdarzenie miało miejsce w miejscowości Suchorzec w gminie Bakałażewo. 1 stycznia po południu młody, zaledwie 20-letni kierowca najechał na leżącego na jezdni mężczyznę. Ten zmarł. Jak się okazało, ofiara tego zdarzenia to 58-letni ojciec kierującego pojazdem. Chłopak podczas zdarzenia był trzeźwy. Jak doszło do zdarzenia, to próbują wyjaśnić śledczy. Kluczowe mogą okazać się wyniki sekcji, którą zaplanowano na 3 stycznia.